Otwieram sesję Rady Gminy Oświęcim. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam pana wójta. Bardzo proszę o spokój. Witam pana sekretarza, pana skarbnika. Witam panią przedstawiciela Centrum Usług, Samorządowego Centrum Usług Wspólnych. Serdecznie witam wszystkich przybyłych państwa radnych. Dzisiejsza sesja jest zwołana na wniosek wójta Gminy Oświęcim, który na podstawie paragrafu 18 ust. 5 statutu Gminy Oświęcim zwrócił się z wnioskiem o zwołanie sesji Rady Gminnej na dzień dzisiejszy. Jest to sesja nadzwyczajna. Szanowni państwo, przystępujemy do stwierdzenia prawomocności obrad. Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności na sesji. Dziękuję bardzo. Informuję, że w dzisiejszej sesji obecnych jest 14 radnych. W związku z tym nasze obrady są prawomocne. W dzisiejszym porządku obrad mamy jeden projekt uchwały, ale dotarła do mnie informacja, że jeszcze będzie propozycja zmiany tego porządku obrad. Bardzo proszę, udzielam głosu panu sekretarzowi w imieniu pana wójta. Pani przewodnicząca, szanowni radni, w imieniu wójta gminy chciałbym prosić o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały numer L łamane przez 422 łamane przez 22 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa małopolskiego. Projekt dotyczy zmiany kwoty dofinansowania dla województwa małopolskiego w zakresie wykonania dedykowanego doświetlenia przejść dla pieszych w kilometrze 0 plus 242 oraz 0 plus 298 odcinka 50 drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Rajsko. Szczegóły w trakcie sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zatem zapytam, czy państwo zgadzają się na wprowadzenie tego dodatkowego punktu do naszego dzisiejszego porządku obrad. Proszę o przygotowanie głosowania. Dziękuję. Informuję, że 14 osób głosowało za przyjęciem tego punktu do dzisiejszego porządku obrad. W związku z tym proponuję, aby ten punkt znalazł się pod literką B. Przystępujemy teraz do zatwierdzenia uchwalenia całego porządku obrad wraz z wprowadzoną poprawką. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Informuję, że dzisiejszy porządek obrad został uchwalony jednogłośnie. Szanowni państwo, przystępujemy do punktu trzeciego, czyli podjęcie uchwał w sprawie. Punkt A. Zmiana uchwały nr 46 przez 501 przez 18 z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim. W związku z tym, że jest to sesja nadzwyczajna, projekt nie był omawiany, dlatego bardzo proszę o przedstawienie dyrektor projektu uchwały. Szanowny panie wójcie, szanowna pani przewodnicząca, szanowna rado. W związku z rozszerzeniem przez ustawodawcę katalogu nauczycieli specjalistów o pedagoga specjalnego zachodzi konieczność ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na tym stanowisku. Proponujemy, aby tygodniowo obowiązkowy wymiar godzin wynosił 22 godziny, jak ujęto w projekcie uchwały. Pedagog specjalny będzie stanowił wsparcie dla nauczycieli pozostałych, nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i uczniami. W sposób uwzględniający zróżnicowanie ich potrzeb, będzie prowadził specjalistyczne zajęcia bezpośrednio z uczniami, jak również prowadził konsultacje z rodzicami. Ustawodawca wymusił na nas wprowadzenie pedagoga specjalnego i proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania, uwagi do projektu uchwały? Tylko w celu
Bardzo proszę, udzielam głosu panu Sławomirowi Dążałowi. Mam takie pytanie, skąd się wzięły te 22 godziny, a czy nie na przykład 23, aby to jak pani mogła wyjaśnić, skąd się to wzięło? Ustawodawca, jeżeli zgodnie z prawem oświatowym wprowadził, wprowadzone zostało, że nie możemy określić do 22 godzin, tylko jest określone w prawie 22 godziny. Tak było też w poprzedniej uchwale i tak jest obecnej. Tylko po prostu jest ten katalog rozszerzony u tego pedagoga specjalnego, tego po prostu nauczyciela wspomagającego. Tak, żeby sprostować, to sama instytucja i zawód pedagoga specjalnego funkcjonuje cały czas, nie jest to coś nowego, tylko w tym momencie ten zawód został wprowadzony, również zrównany, jeżeli chodzi o zasady wynagradzania z nauczycielami, prawda? Dobrze to powiedziałam? Tak. Czyli jest konieczność dopisania. Jest konieczność dopisania do obecnej uchwały, która była podjęta w 2018 roku, tylko uzupełnienie katalogu o tego pedagoga specjalnego, czyli takiego nauczyciela wspomagającego, udzielającego wsparcia pozostałym nauczycielom. Dobrze, udzielam głosu panu Andrzejowi Ryszce. Ja chciałem dopytać, czy to będzie miało jakieś skutki finansowe dodatkowe? Na pewno będzie miało skutki finansowe. Będzie to wszystko uzależnione od tego, jaki to będzie nauczyciel, jeżeli chodzi o stopień awansu zawodowego, i tak będzie miał płacone. Mamy tutaj już określone, jak będzie od 1 września, czyli od 1 września jest zmiana płaca zasadniczej stawek godzinowych, i tak nauczyciel nieposiadający stopnia awansu będzie miał 37,22 zł za godzinę, nauczyciel mianowany 39,10 zł za godzinę, a nauczyciel dyplomowany 45,91. W zależności, jaki to nauczyciel będzie przyjęty na to stanowisko pedagoga, takie będą koszty. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Maciej Majerski. Dziękuję. Ja mam pytanie, projekt, który teraz omawiamy i będziemy głosować, on dotyczy całego kraju, tak? I nagle on się tak, wprowadza... Tak, to dotyczy całego okręgu, bo zostało wprowadzone w karcie nauczyciela 42D, które informuje, że trzeba uzupełnić, konieczność jest uzupełnienia tych pedagogów specjalnych wspomagających, i obowiązuje to w całej Polsce. I ten wymóg tego to był niedawno na nas spadł, to nie było teraz, to była podjęta ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty 12 maja 2002 roku, czyli to jest sprawa świeża, i obowiązek zatrudnienia, gdyż to jest obowiązek tych nauczycieli specjalistów, już weszło w życie 27 maja, więc też musimy uzupełnić konieczność o tą po prostu uchwałę. Dziękuję. Ja może tylko dodam, że to jest związane z czasem pokowidowym i z trudnościami, które niektóre dzieci mają z adaptacją w teoretycznie nowych warunkach, a w zasadzie w starych warunkach. Ten COVID zrobił dosyć duże spustoszenie i to jest pomysł Ministerstwa Oświaty i my jesteśmy zobligowani go realizować. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby w przedmiotowej sprawie zabrać głos? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 14 obecnych. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 50/422/22 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa małopolskiego. Projekt również nie był omawiany. Bardzo proszę o wprowadzenie. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, jak wspomniałem, jest to zmiana uchwały, która była podejmowana w czerwcu bieżącego roku, gdzie podjęliśmy uchwałę w temacie pomocy finansowej dla województwa małopolskiego w wysokości 35 tysięcy, czyli 50% wartości zadania. Wówczas to zadanie oszacowane było, że będzie kosztować łącznie 70 tysięcy. W ostatnich dniach do urzędu wpłynęło pismo z województwa małopolskiego, że zadanie łącznie ma kosztować 77 301 złotych 20 groszy dokładnie, a że umowa
była i uzgodnienia były, że po 50% zadanie jest realizowane z każdego budżetu, wobec czego potrzeba jest zmiany uchwały z przeznaczeniem kwoty 38 650 zł 60 groszy, czyli o 3650 zł i 60 groszy więcej niż to było założone. Nie jest to, patrząc na ceny, które w tej chwili ulegają drastycznym zmianom, nie jest to jakaś duża zmiana, a na pewno zadanie doświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Rajsko na odcinku 50 drogi wójskiej nr 933 jest bardzo istotnym zadaniem i jest konieczność dalszej współpracy w tym zakresie, a po podjęciu tej uchwały będziemy mogli podpisać porozumienie z województwem małopolskim i zadanie będzie realizowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z Państwa ma pytania, uwagi do projektu uchwały? Pan radny Maciej Majerski, udzielam Panu głosu. Dziękuję. Proszę Państwa, Szanowni Państwo Radni, Panie Wójcie, ten temat, który teraz omawiamy, jest to tematem Sołectwa Rajsko, droga 933, droga wojewódzka. Starania moje i mieszkańców o bezpieczeństwo na tym odcinku toczą się już wielu lat, od pamiętnego ronda po różne próby doświetlenia, oświetlenia, wykonania miejsc przejść dla pieszych zbudzających. Obecnie trwają prace nad realizacją zadania wykonania chodnika na tym części odcinka tej drogi wojewódzkiej, łącznie z przejściami dwoma dla pieszych stacji zbudzającej. Zostawię Państwo jako gmina, tak samo na moje ręce odpowiedź, że nie ma możliwości wykonania technicznego przejść dla pieszych z stacją zbudzającą. Myślę, że tu Pan Wójt też będzie na ten temat coś powie. I ja po przerwie teraz letniej z Radą Sołecką złożę wniosek o dalsze usprawnienie komunikacyjne w tym rejonie. Nie ukrywamy, że zamiast tego ronda i możliwość stawiania skrzyżowania na ulicy Pszyńskiej i ulicy Słowiańskiej oraz ulicy Przemysłowej, która jest tam w kierunku szkoły podstawowej, Państwo znacie, koło miejsca pomnika, będziemy starać się wnioskować do gminy o wykonanie projektu i wnioskowanie przebudowy skrzyżowania ulicy Pszyńskiej z ulicą Wilamowicką. I tam będzie możliwość wykonania tych przejść dla pieszych, scenarią świetną, w jakiś sposób to może nie w 100%, ale w dużym stopniu pozwoli dać możliwość przejścia dla pieszych, dla osób, które się udają do kościoła, na cmentarz i na tą drugą część drogi, która dzieli Rajsko na dwie części. Także tutaj proszę o poparcie tego wniosku, tej uchwały, a w miesiącu sierpniu na najbliższą sesję będzie przygotowany wniosek o wykonanie skrzyżowania i projektu. Dużo Panie Radny, chodziło o odniesienie do tej uchwały. Ale to mi tak, żeby już Państwo wiedzieli, że to jest kolejną rzeczą, także no, tutaj mi się pójdzie, że się odniesie. Dokładnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Dziękuję. Informuję, że za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, w związku z tym została ona przyjęta jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem naszego dzisiejszego porządku obrad zamykam dzisiejsze obrady. Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję.